Mokre. Dzień dobry. Po raz kolejny. Jeszcze coś tam nagram. Jest 15 lutego roku 2020, a to oznacza, że jest przeddzień, dokładnie równo 7. rocznicy istnienia kanału Mokre Łapska. Ale dziś jest przeddzień, więc rocznica będzie jutro. W sumie to nic specjalnego z tego powodu nie wynika. Mój ostatni kawałek akwarystyki, jaki mi pozostał na dzień dzisiejszy, moja 25 postawiona na substracie tropiki aktywnym jakoś tak pod koniec 2019 roku. Live'a robiłem z tej 25, no i generalnie start jej był ciężki. Ale może po kolei, Łapska. Dobra, co się stało z moimi rybami? Ryby moje zostały oddane jakiś miesiąc temu. I w sumie dobrze się stało, bo przyjechał po nie człowiek. Zabrał je wszystkie razem i dziś moje rybki pływają w mieście Reading w akwarium 520 litrów. Wszystkie razem sobie tam teraz mieszkają, co mnie nawet cieszy. Jak było widać na YouTubie w moim poprzednim filmie oraz jak widać na Facebooku, akwaria większe, a właściwie wszystkie akwaria oprócz tego, które, na które patrzymy, musiałem polikwidować. 220 oraz 149 zostały sprzedane, jako że w tych okolicznościach, które w sumie niebawem będą się działy, były mi te akwaria po prostu, no byłyby mi przeszkodą. Oczywiście, że nie byłbym sobą, gdybym lekko nie podgrzewał atmosfery i nie robił sobie w całej chujowości sytuacji, trochę nie robił sobie żartów, no bo w sumie zawsze troszeczkę, że tak powiem, jajcowałem, więc chyba nie powinno to nikogo dziwić. Bardzo mnie bawi i cieszy czytanie różnego rodzaju spekulacji, co się dzieje i co się będzie działo i dlaczego tak, czy wkręcam, czy nie wkręcam, czy to Brexit, czy to baba, czy to kurde gangrena i tak dalej. No spekulujcie sobie. Kochani, kwestia polega na tym, że co będzie dalej, to nawet ja sam nie wiem. Także nie będę nic mówił, nie będę nic gadał, o ile nie będę miał pewności, co się będzie wyprawiać. Tak, włączony mam mikrofon. Także no, też w kwestii tam spekulacji, a akwariów się pozbył, a sprzętu się nie pozbył. A skąd wiecie? Trochę mojego sprzętu już nie jest aż tak problematyczne, jakim były akwaria. Trochę mojego sprzętu jest już dosyć mocno używane i też bym nie chciał na przykład z filtrami wpakować kogoś na minę. Ja te filtry znam, ja wiem, jak je uszczelnić w razie, gdyby były jakieś tam nieszczelności. Dochodzi też inna kwestia taka, że no ja nie wszystkim powinienem i nie wszystkim chcę się dzielić publicznie, no bo to są jednak jakby, no jakby to powiedzieć, sprawy prywatne i czy na kanale akwarystycznym poświęconym akwarium takie rzeczy, no to nie wiem. Tak czy siak, historia na pewno kiedyś zostanie opowiedziana. Albo ja ją opowiem, albo opowie ją ktoś za mnie. Dlaczego ta 25 jeszcze stoi? Jako że nie jest to duże akwarium i zlikwidować je mogę nawet dzień przed
dniem zero. Także postanowiłem dla zdrowia psychicznego, jako że akwarystą jest się do końca, i zostawić sobie jeszcze na jakiś czas tą 25 i sobie o nią dbać. A co z nią zrobię później, to się okaże. Nie wiem, albo ją sprzedam, albo ją może sprzedam całą taką, jaka jest, a może ją zabiorę ze sobą. Nie wiem. W każdym razie, jak powiedziałem, akwarystą jest się do końca. I żeby nie zwariować do reszty, postanowiłem sobie tą 25 jeszcze o nią chwilę podbać, mimo tego, że ona również niebawem będzie szła do likwidacji. Jak widać, w akwarium jest tak sobie, nie jest jakoś bardzo źle, jakoś bardzo dobrze też nie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że start na podłożu tropiki jest dość problematyczny, to może aż za zbyt wielkie słowo. Do tego podłoża trzeba się przyzwyczaić i się trzeba trochę chyba podstosować, co w tym akwarium będzie lepiej działać, co mnie. Ja tu ostatnio trochę przegiałem pałę z mikro, po prostu za szybko podniosłem prawdopodobnie poziom żelaza w tym akwarium i mi troszeczkę dosyć grubo zapyliło szyby. Z nawożeniem na tym podłożu można sobie na dużo pozwolić, bo na dużo nawozów, dlatego że bardzo szybko te nawozy znikają ze słupa wody, a jako że mam doświadczenie na prowadzeniu akwarium na podłożu jałowym, znaczy no jakieś tam doświadczenie, na podłożu jałowym, ewentualnie bez podłoża, to wiem, że rośliny jakby na pewno nie pobierają na przykład azotu i fosforu w takich dużych ilościach i w tak szybkim tempie, więc podejrzewam, że to podłoże w jakimś sensie część tych nawozów jakby zabiera roślinom, kumuluje je gdzieś tam w środku i ewentualnie uwalnia powoli. Niemniej jednak też nie wszystkie rośliny, które ja tutaj mam, czerpią takie duże ilości żarcia z podłoża. No i właściwie to ciężko jest, cały ten mój wywód zmierza do tego, że ciężko jest mnie przynajmniej na tą chwilę, chociaż w przyszłości to akwarium nie będzie miało przed sobą zbyt długiej. Mnie na tą chwilę jest troszeczkę ciężko wymanewrować, gdzie ja tutaj powinienem być, w jakich dawkach z azotem i z fosforem. Dlatego, że jak i azot, jak i fosfor znika z tej wody bardzo szybko. Akwarium moją 5-tygodniową nieobecność przetrwało bardzo, bardzo fajnie. Poza faktem, że dzień przed moim wylotem skasztaniła się jedna z lampek, to jest ta 16-watowa, po prostu zgasły jej 3 diody. Jak zgasły, to tam czort z nimi, ale przez jakiś długi czas one w ogóle mrugały cały czas. Więc było to głupie, więc założyłem tą mniejszą, tą 14-watówkę. Zostawiłem to bez nawozów i przykręciłem CO2, także sobie tak lekko pykało. Natomiast okazało się, że tak się wypykało, że pod moją nieobecność po prostu CO2 przestało lecieć. A mimo tego wszystkie właściwie te rośliny całkiem dobrze przetrwały. No i tyle. No. Trzeba będzie tą 25 teraz chyba ładnie posprzątać. No to już w timelapsiku.
No i po robocie niech se jeszcze podziała. A co? Nie wiem, czy to będzie widać, ale jak pociągnąłem tą bleksę, to myślałem, że pół akwarium wyrwę. Przycięty heniuś. Jednego Aerio Kaulona razem z bleksą niestety wyrwałem. A ukorzenianie się Aerio Kaulonów to jest po prostu jakiś dramat. Wywaliłem prawie całą Valichi, bo ta nie oszczędza mnie nawet na koniec tej zabawy. Skróciłem trzeci plan, jak widać, rozsadziłem trochę makrandry. No i tyle. W miejsce jednego Aerio Kaulonka poleciała Araguaya. I tyle. I jeszcze sobie będzie rosnąć. Dodając jeszcze parę kwestii na temat akwarium na tym całym tropikowym podłożu. No właśnie, no mówią, że mówi się, żeby nie płukać tej tropiki, natomiast ona rzeczywiście wodę nie paprze. Natomiast przy grzebalnictwie jakimś większym potrafi wyrzucić sporo syfu i ten pył się tak odkłada na... Znaczy to zniknie, to zejdzie, to tam filtr przemieli i zabierze. Natomiast no, w pierwszym momencie takie po jakimś większym grzebaniu jest troszeczkę pyłu. Wylałem połowę, jak widać było, poszła dosyć duża podmiana, bo trochę nagrzebałem. Normalnie to tutaj idzie 5 litrów. Także wylałem sporo tej wody, no i wylałem sporo mikro i żelaza, bo jednak ostatnio, jak mówiłem, troszeczkę tutaj przegiąłem. GH6, wapnia pewnie będzie koło 30, magnezu gdzieś koło 7, a potas jest, no ja to tak trzymam 10-12 i wydaje mi się, że to wystarcza. Co tam dalej jeszcze? CO2, jak widać, tutaj podpiąłem komputer, natomiast komputer nie steruje tym podawaniem CO2, ono się tak plumka 24 na dobę, jest go całkiem dużo. Zabawne jest to, że no nie wiem, czy tam widać w rogu, pewnie będzie widać pH, jakie jest w tym momencie w akwarium, 5,4, czyli no, CO2 jest bardzo, bardzo dużo. Zabawne jest to, że CO2, jako że nie ma tutaj ryb, to pozwalam sobie grubo, ale mam tutaj ślimaki, szkodniki oraz helenki. I zabawne jest to, że ślimaki, szkodniki mają się nieźle, a helenki chyba sobie wytrułem. Także no, trudno. W tej chwili nie ma to już jakiegoś wielkiego znaczenia. Jeszcze sobie to akwarium chwilę postoi. Nawożenie dzienne to jest tak około 0, dobrze liczę, 0,07 żelaza z azotem i z fosforem. W tej chwili dałem tutaj około 10 ppm azotu i około 1 ppm fosforu, aczkolwiek ten fosfor za chwilę z tej wody zniknie, zostanie wciągnięty przez podłoże i tutaj też może być ten powód pylenia. Natomiast w dziennych dawkach tutaj azot, fosfor lecą w stosunku 2 ppm azotu do 0,2 fosforu. Czyli to tak ani mało, ani dużo. Czy ja bym jeszcze postawił akwarium na tej tropice? No, jakby mi ktoś worek dał, to pewnie tak. Trochę się tego substratu trzeba nauczyć. Ten mały tropicek bardzo fajnie na niej działał przez jakiś no dosyć krótki okres, dlatego że później, nie wiem co się stało, poleciała większa podmiana. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć w kwestii tego podłoża. Niepokojące jest to, że cyklicznie potrafią wracać okrzemki. I tak jak na przykład na akwarium bez podłoża i na akwarium na jałowym żwirze, tak samo jak i na akwarium na ziemi. Na ziemi, jeżeli pojawiała się na początku faza okrzemkowa, to była naprawdę taka bardzo delikatna, krótko to trwało i nigdy więcej już nie wracało. Na bezpodłoża, na jałowym substracie w ogóle nie miałem problemu z okrzemkami. Pamiętam kiedyś, jak zrobiłem akwarium, to ta pierwsza 200, która pierdzielnęła, tam poszedł pod żwir, poszedł substrat tetry.
ten piaseczek taki bogaty i tam okrzemki miałem masakryczne. Także prawdopodobnie dużo krzemianów tam było. I tutaj niepokojące jest to, że jak przeszła ta pierwsza faza okrzemkowa, a była gruba i w tym akwarium, i w tym tropicku, także no, jest powtarzalność, to potrafią okrzemki wrócić i niestety okrzemki potrafią wrócić właśnie po jakiejś takiej sesji grzebalniczej. No nie przemawiałoby to za dobrze za tym substratem, jeżeli tak jest, bo ja mam wodę RO, jeszcze RO nie zdemontowałem, więc tam stamtąd krzemiany na pewno nie lecę. No i tyle. Co że jeszcze chciałbym powiedzieć? Gdybym jeszcze raz stawiał, no załóżmy jakieś akwarium, a to się najprędzej nie wydarzy, myślę, że po tych wszystkich moich perypetiach, po tych wszystkich moich PPM-ach, a trochę żeśmy tego przez te 7 lat nawalili, nie? Trochę się o tym człowiek nagadał, trochę się człowiek natestował, trochę się człowiek nakombinował. I przyznam, że na wspominki mi się zbiera. Przyznam, że chyba bym wrócił do akwarium na ziemi ogrodowej. Pamiętam, nie wiem, czy pamiętacie tą 25, jak ona miała najpierw na przykład samą rotalę koloratę, ewentualnie miała samą rotalę tą indikę bonsai i na pierwszym planie był właśnie mały henio jak tutaj. I ten henio po prostu rósł jak złoto, tak samo jak tamte rośliny. W kwestii, także no, jeżeli ja jeszcze raz stawiał akwarium roślinne, no pewnie kiedyś będę, to raczej chyba wrócę sobie do ziemi i ciekawy jestem, jak jeszcze bym chciał spróbować na wodzie kranowej. Ale wiadome jest, że to już nie będzie ta moja londyńska woda kranowa, a jaka to będzie, to się okaże, o ile w ogóle będzie. Na koniec dodam jeszcze, że o ile jeszcze wcześniej tego nie mówiłem, w tej chwili nad tym akwarium świecą dwie lampki. Jedna ta 16-watowa, druga 14-watowa, aczkolwiek w 16-watowej trzy białe diody umarły. Więc razem mamy 27 W na akwarium 25 litrów, liczone na wody netto 20, więc jest tutaj światełka grubo, no może dlatego mi tak też tutaj troszeczkę pyli. No bo tak, jedna lampka jak zostawię, to będzie za mało, druga to będzie za mało, a one obie to jest trochę za dużo, ale pamiętam kiedyś jeszcze na ziemi, jak odpaliłem obie te lampki, mało tego, wrzuciłem do słupa wody, wrzuciłem 30 ppm azotu i wrzuciłem 3 ppm fosforu, licząc się z tym, że może nastąpić glonowy Armagedon, a okazało się, że mało, że nic się nie stało, wierszem gadam, to jeszcze rośliny oczywiście zaczęły rosnąć bardzo szybko przy takich wartościach oraz się pięknie wybarwiły przy tak wysokim azocie. Ciekawe, nie? Dużo jest jeszcze ciekawych rzeczy w akwarystyce, dużo jeszcze chciałbym spróbować, aczkolwiek to, co ja przez te 7 lat odpierdzielałem w tym pokoju, to jak mi się teraz przypomina, to ja nie wiem, czy ja jeszcze w życiu będę miał taką możliwość, żeby sobie takie wariactwa porobić. No dobra, dzisiejszy filmik był właściwie nie tyle poglądowy. Specjalnie na widok tego akwarium też wiem, że tam oko nie wypływa, aczkolwiek nie jest tak źle. Jak pełzacz rośnie, to nie jest tak źle i Tonina fluviatilis. Dzisiejszy film był po to, żebym zajmował się dzisiejszej soboty tym, co lubię, a nie tym, czego nie lubię. Mokre łapska. Pożegnam Państwa, jak pewna polska youtuberka na koniec swojego odcinka zawsze daje kawał, rodzaju suchar, to ja z niej dzisiaj ściągnę i też będzie suchar u mnie na końcu. A więc suchar leci tak. Wiecie Państwo, z czego jest największy smród? Nie wiecie? Spierdalamy.